Pawle, jesteśmy na pierwszej edycji wyborów Miss Lesbian Poland w Poznaniu, w klubie Punto Punto. Proszę powiedzieć, skąd właśnie ten pomysł na zapoczątkowanie tego typu konkursu? Przy organizacji wyborów Mister Gay Poland przez 5 lat, no bo w przyszłym roku mamy już 5-lecie swojego konkursu, bardzo często spotykaliśmy się od strony właśnie lesbijek z zapytaniem, kiedy w końcu zostanie zorganizowany konkurs dla nich. Zrobiliśmy sobie krótki research, taki mega szybki, czy w Europie odbywają się tego typu wybory w innych krajach. Okazało się, że w Europie takiego konkursu nie ma. Są małe konkursiki, które są organizowane na świecie, w Ameryce głównie, natomiast w Europie takiego konkursu nie ma. Napisaliśmy do organizatorów Mister Gay Europe, które podchodzi pod Mister Gay Poland, czy kiedykolwiek pojawił się taki pomysł i czy mierzyli się z tym, żeby zorganizować Miss Lesbian w innych krajach. Natomiast powiedzieli szczerze, że o tym nie myśleli i doszliśmy do wniosku, że Polska, mimo swojej homofobii, która no, niestety jest wpisana w nasz kraj, powinna jako pierwsza pokazać ten taki zalążek, taki promień i płomień tego, żeby zorganizować wybory Miss Lesbian w innych krajach. Powiedz, kto jest organizatorem w ogóle danego konkursu, bo tak mówimy dzisiaj cały czas o samej gali, o finalistkach, natomiast właśnie kto organizuje dane wydarzenie? Organizatorem wydarzenia Miss Lesbian Poland jest stowarzyszenie Mister Gay Poland. Czyli ten sam organizator, który jutro organizuje kolejną edycję wyborów Mistera Gaya Poland. Dokładnie tak, dokładnie tak. Proszę powiedzieć, jakie były najtrudniejsze kwestie związane z przygotowaniem danej gali? Nie mieliśmy jakichś większych trudności, mimo tak naprawdę tego, że no, wszyscy zgodzimy się z tym, że mamy jakąś tam część Polski, która jest bardzo homofobiczna. Mamy mnóstwo otwartych osób w Polsce, naprawdę mnóstwo, tego jest naprawdę ogrom. I nie spotkałem się z żadną odmową, jeśli chodzi o chęć współpracy przy konkursie, czy o samą organizację, tak samo jeśli chodzi o klub Punto, w którym organizowane są wybory, czy poprzez Sprite'a, który jest naszym partnerem, czy poprzez Venus Erotyczne Sny, który jest naszym głównym sponsorem wydarzenia. Nie mieliśmy żadnej odmowy i tak naprawdę to jest tym wszystkim wspaniałe. Nawet marka z Wrocławia, Factor of Look, która jest odpowiedzialna za naszą wizualną część całego wydarzenia, za nasze grafiki, obsługę social media i tak dalej. Nie mieliśmy naprawdę żadnego problemu z jakąkolwiek kwestią organizacyjną naszego konkursu. Proszę powiedzieć, jeżeli chodzi o sam klub Punto Punto, czy to jest klub przyjazny dla środowisk LGBT? Dokładnie tak, myślę, że jest głównie nastawiony na środowiska LGBT. Co środę mamy organizowane tutaj konkursy bingo, mamy Drag Night, które są po prostu mega szałowe, ponieważ mamy różnego rodzaju drag queen z całej Polski ściągane w soboty, one występują, jest mega wielkie show, mają motywy przewodnie tego konkursu. Jest to trochę robione na miarę amerykańskiego programu RuPaul Drag Race. I ile kandydatek łącznie w tym roku zgłosiło się do konkursu, a ile osób zostało wyłonionych jako potencjalne finalistki? Zgłoszeń mieliśmy ogólnie około 40, natomiast dzisiaj na gali zaprezentuje się finałowa czwórka kandydatek, która została wyłoniona jako ta najważniejsza część naszego konkursu. Jeżeli chodzi o stronę wizualną danej gali, czy sama strona i wytyczne są utrzymane tak jak ogólnopolskie pozostałe wybory, pod kątem mam tutaj na uwadze, żeby ile będzie tych wyjść, jakie będą stylizacje? No właśnie nie, ponieważ w ogólnopolskich wyborach miejsc zawsze organizowane jest wyjście w strojach kąpielowych bądź w bieliźnie. U nas tego nie ma. My totalnie sprzeciwiamy się jakiegokolwiek uprzymiotowieniu kobiety. Bardziej patrzymy się na to, że kobiety są bardzo inteligentne, są bardzo kreatywne i na to stawiamy głównie. Dlatego finalistki same przygotowują sobie stroje, same odpowiadają za swój wizerunek. Chcemy, żeby te dziewczyny pokazały się w ten sposób, jaki by chciały się pokazać, to po pierwsze. Po drugie,
zauważmy bardzo ważną rzecz. Przy konkursie Miss Lesbian Poland ich wygląd i to, w jaki sposób się zaprezentują podczas gali, to jest tylko 40% oceny. 60% oceny stanowi test wiedzy na temat środowiska LGBT. Dziewczyny siedzą, wypełniają test skonstruowany z 30 pytań. Pytania są ABC na temat wiedzy odnośnie środowiska LGBT na świecie, w Europie, w Polsce, na temat wydarzeń bardzo aktualnych na temat tego, co się dzieje w naszym środowisku. One muszą wypełnić ten test i na podstawie tego testu, ten test to jest 60% oceny, więc tak naprawdę to, w jaki sposób one wyglądają, to jest tylko 40%. Nam zależy przy konkursie Miss Lesbian Poland na tym, żeby te kandydatki były naszymi reprezentantkami, czyli żeby reprezentowały środowisko LGBT, a nie żeby tylko dobrze wyglądały. A proszę powiedzieć, ile członków w jury będzie zasiadać podczas dzisiejszej gali? Członków jury mamy około 9. Może się wydawać trochę śmieszne, że mamy członków jury więcej niż kandydatek, natomiast nie chcemy też takiej sytuacji, żeby ktoś powiedział, wybory były ustawione, czyli że te 40%, czyli te jury, że one wiedziały wcześniej, na kogo mają głosować itd., itd. Dlatego jury jest aż 9, żeby uciec od tego typu jakichś tam pomówień, tylko żeby było wiadomo, że jeśli członków było 9, a kandydatek było 4, no to raczej no wątpię, żeby 9 członków było ustawionych i żeby każdy głosował tak, jak ktoś sobie zażyczył. No, to jest niemożliwe, więc dlatego członków mamy więcej niż kandydatek. A ponieważ jesteś przewodniczącym danego jury, powiedz, czy już masz swoje faworytki lub faworytkę? Mam, ale nie ukrywam, że nie będę mówił. Ile czasu trwały przygotowania do dzisiejszej gali finałowej? Tak naprawdę pierwsze przygotowania powstały w październiku zeszłego roku. Wtedy też napisaliśmy do Stowarzyszenia Lambda Warszawa, która udzieliła nam grantu, za co też ogromnie dziękujemy. Od stycznia zaczęliśmy szukać finalistek, kandydatek potencjalnych. Skończyliśmy zgłoszenia 15 lipca. Wtedy też napisaliśmy do naszych finalistek, czyli do tej finałowej czwórki, która zakwalifikowała się dalej do naszego wielkiego finału. No i stricte już prace nad galą zaczęły się 3 tygodnie temu. Na samo zakończenie proszę powiedzieć, czy Poznań jest przyjazny dla środowiska LGBT? Ja myślę, że jest najbardziej przyjaznym miastem w Polsce. Mamy naprawdę... Czuć atmosferę. Ja mieszkam we Wrocławiu na co dzień i czuć różnicę między tym, jak czuję się we Wrocławiu, nie wiem, jak jadę do Warszawy, do Łodzi, do Gdańska, a tym, jak czuję się w Poznaniu. Tutaj naprawdę są mega, mega bardzo otwarci ludzie. Tutaj nawet jeśli facet w peruce, w małymi ustami przyjdzie o 4 rano na stację benzynową po alkohol albo po papierosy, to nikogo nie dziwi. To jest po prostu normalne. Więc Poznań naprawdę to jest taka nasza tęczowa stolica. Czyli kandydatki na potencjalną Miss Lesbian Poland nie mają czego obawiać się, a zwłaszcza zwycięzczyni. Nie, i myślę, że jak w przyszłym roku zrobimy Miss Drag Queen, to też nie będzie się czego obawiać.